Dziś obchodzimy jubileusz istnienia koła naukowego, które powstało jako pierwsze koło na naszym wydziale, czy Wydziale Elektroniki, Automatyki i Informatyki, ale również na Politechnice Opolskiej. To koło naukowe przez duże N, ze względu na to, że stało się kuźnią wielu profesorów, doktorów, ale też menadżerów w przemyśle. To taki wzór dla innych kół naukowych, że można swoje pasje naukowe realizować, wdrażać w życie, a potem realizować je już w życiu zawodowym, w przemyśle. Zawsze podziwiałem osoby, które w tym kole działały, ponieważ to bardzo specjalistyczne, dedykowane elektrodynamizmowi koło naukowe. To nie popularno-naukowe, tylko właśnie takie, które zajmuje się badaniami naukowymi, pisaniem artykułów, tworzeniem różnego rodzaju urządzeń, które potem są wykorzystywane, ale to koło również, które czynnie uczestniczyło zawsze w wydarzeniach związanych z dniami otwartymi Wydziału Politechniki, czy też dniami nauki. Dla mnie szczególnie ważne jest kształcenie młodzieży, ale stricte naukowe kształcenie. Dydaktykę oczywiście też wypełniam jak trzeba i pracownicy również, ale właśnie tutaj takiego bakcyla naukowego, żeby studentom tutaj jakoś zaszczepić, że tak powiem. Głównie to chodzi o to, że no nie wszyscy studenci przychodząc na studia wiedzą o tym, no, że mogą już zacząć takie badania prowadzić najpierw do wykonywanej pracy dyplomowej, a później no, można powiedzieć do pracy doktorskiej. To były bardzo ciekawe czasy, dlatego że to zaczęło się, jeżeli chodzi o mój kontakt z kołem naukowym, w 2000 roku, a więc 24 lata temu. I miałem okazję poznać też członków założycieli. Później jak żeśmy do koła naukowego przyszli, to profesor Tomczuk motywował nas do pracy naukowej i była to taka przygoda związana właśnie to początek przygody z nauką, taką przez duże N można powiedzieć. I tam żeśmy pisali pierwsze artykuły, prowadzili pierwsze badania, jeździli na pierwsze konferencje. Około 150 osób przewinęło się przez koło, na pewno co najmniej 150 osób lub więcej. Byli członkami różnie, od roku do 4 lat nawet, więc tak to wyglądało. Zawsze byłem osobą, która lubiła naukę, to jest jakby moja pasja, bardzo lubię się rozwijać w tym kierunku i kiedy dostałem propozycję wejścia do zarządu Eledyna, nie mogłem odmówić. Aktualnie mamy parę projektów, przede wszystkim sympozjum było naszym priorytetem, ale priorytetem też jest dron. Projekt, jakby dzięki któremu zostaliśmy wrzuceni do zarządu, zostaliśmy do niego wcieleni i no, jest to aktualnie nasze oczko w głowie. Praca w kole naukowym przede wszystkim rozwija umiejętności inżynierskie studentów. Jesteśmy w stanie dzięki tym kołom budować różne konstrukcje, bo to koła przede wszystkim zapewniają nam finanse na nie. Oprócz pracy w kole naukowym również mamy studia i musimy to ze sobą godzić, więc jestem zdania, że koło naukowe jest dla osób, które sobie również dobrze radzą na studiach.